Witam serdecznie. Kolejny odcinek Eurotrack Simulatora, podejście trzecie. A do gry jakby nowa. Ponieważ w międzyczasie tak zwanym nieco śmieci mi się zrobiło w komputerze, w związku z tym wyczyściłem go zgrabnie i udało mi się równie zgrabnie wyrzucić niestety zapisy gry. Owszem, jestem zsynchronizowany z World of Trucks, jednakże niestety mimo, że tu się przy każdym wyłączeniu synchronizuje coś, nie wiem co, ale coś się synchronizuje, no mimo to tych zapisów jakoś nie udało mi się odzyskać. W związku z tym, jak to zwykle po czyszczeniu komputera, prawie wszystkie gry mam od nowa. Bazę mam w La Rochelle tym razem. Cóż tu mamy? Jakąś może weźmiemy sobie ciekawszą ciężarówkę, taką, której zwykle nie używamy. Może będzie to... Scania nie mam. Volvami zwykle jeżdżę. No to może... No niech będzie Iveco. Tak, no niestety. Zniknęły mi również ustawienia mojej nagrywarki. Made in Nvidia. Dość kapryśne ustrojstwo. Znaczy, ustrojstwo, program. No ale nazwijmy go ustrojstwem, ponieważ tak się zachowuje. Ma swoje ansy i tyle. Czy tu mamy nawigację? Tu niestety nie mamy nawigacji. A nic, wychodzi na to, że musimy jechać do tyłu, tylko którędy? Tędy chyba, dobra. Ręczny. Gdzie mamy? Tu mamy taką. Wajcha. A nic, jedziemy. Najlepiej nie prosto w płot. No, dźwięk silnika całkiem zacny, nie powiem. Natomiast wnętrze, chyba takie troszeczkę tylko i wyłącznie utylitarne. Więc nic porywającego nas w tym wnętrzu nie spotkam. Okej. Żółte to mam nadzieję, że nic z naprzeciwka nas nie rozjedzie. Chyba że ktoś będzie skręcał. No dobra. Co, nie pojedziesz? No, ja też nie pojadę, bo dostanę mandat. Hej, a co wy się tak tu rozszybkaliście na tym rondzie? Tak, dlatego pokonałem już kilka tras, znaczy kilka w tym rozdaniu, ale a wracając do tego mojego ustrojstwa do nagrywania, no uparło się, żeby włączyć mi mikrofon w kamerze, której to kamery tak naprawdę w zasadzie no już nie używam. Jeszcze jedną mam wiadomość. Wow! No dobrze. I dłuższą chwilę nie rozumiałem, dlaczego nie ma dźwięku. Znaczy dźwięk jest, tylko nie ma mojego biednego komentarza. Dopiero po dłuższej chwili, że się zorientowałem, że mam włączony mikrofon
nieistniejącej, aczkolwiek podłączonej, chyba ją podłączyłem, może przez to, kamery. I... O cóż. Wow, wow, wow. Nie przesadzaj, no. O, chociaż... nawet nie ma specjalnie wielkiego sensu ustawianie sobie fotela tutaj, bo przecież za chwilę trasa się kończy. Co chciałbym zmienić? No chciałbym widzieć troszeczkę więcej kabiny, ale... Po rozejrzeniu się to i tak się resetuje do takiej pozycji. Chmurzy się, ciekawym, czy zdąży zacząć padać. Zwiększyłem sobie prawdopodobieństwo zdarzeń drogowych i w związku z tym niezbyt dramatyczne może zdarzenia, ale jednak się tutaj, jak widać, przytrafiają jakieś. Coś na drogach się dzieje. Czyli ustawione jest na maksa. Ilość tych zdarzeń, a mimo to nie jest jakaś strasznie bardzo przytłaczająca. Co tam leci w powietrzu? Śmigłowiec. A. I rozprasza mnie i bym przejechał przez środek ląda. Wow, 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 bo znak przestawię. Porysuję ładunek i będzie. Płacimy, ale może przejazdowo się uda. Się uda. No bez... Świnia. Kto mi ten mandat dał, jeśli można... A, chyba policja za mną jedzie. Ciekaw jestem, czy jak teraz przyspieszę, dadzą mi następny. I przez to musiałem troszeczkę się tu wcisnąć przed kolegę wiązącego samochody. A co to są te po bokach? Jakieś pomniki? Albo co?
30 tu trzeba jechać, nie 20, tylko 30 naprzód. Wyliczone, żeby nie grzmotnąć szoferką w szlabanik. No, chyba tu. A te, nie tu. Wow, bo zaraz bym się zderzył z krzyżykami. Tak. No właśnie. To jest ten jeden z niewielu naprawdę momentów, kiedy czy dałoby się widzieć te krzyżyki. No cóż. To jest szczególnie przydatne, kiedy chcemy się przedostać na jakieś tajne fragmenty mapy. Gdzieś tam ludzi przeskakują przez te krzyżyki, przelatują przez skrzyżowania. Okej, ja wiem, że gra nie jest może jakoś straszliwie bardzo porywająca. Co to jest z tej strony tutaj obok? Takie okrągłe. Sorry, żółty. Zapomniałem o tym. Dobra. No, wracając, że nie jest może gra jakoś super bardzo porywająca, no ale w zasadzie to jeżeli lubimy w nią grać, to znaczy, że nam to odpowiada, no. Szukanie mocnych wrażeń. W Euro Truck Simulatorze 2 to coś tak troszeczkę jak kupienie sobie, powiedzmy, Far Cry'a po to, żeby sobie pojeździć różnymi samochodami. Trochę słabo, nie? A nie, nie w tą stronę, dobra. 70 cen. No ja jadę 70, policja, czemu mnie wyprzedzasz? Jak to się dzieje, kochaniutki? A, bo tu już jest 90, dobrze. No. A tu? Rondo. Wiodące donikąd w zasadzie. No tu nie można. No może jak jest jakiś wielki ruch, to te ronda może jakieś tam spełniają swoją rolę, ale tu, no, trochę przerost. Wow! Ale dał czadu na tym zakręcie.
Oj, bo przestawię znak. Znaki nie są do przestawiania, tylko przestrzeganie. Brzmi podobnie, ale... I kolejne rondo. Z tego, co się słyszy, jak jeżdżą Francuzi, to taka ilość rąb, gdzie co po niektórzy mają pewne wątpliwości. Co to było? A, motel. Gdzie niektórzy mają wątpliwości co do tego, jak się którędy i dlaczego się jeździ. Jakieś tam pierwszeństwa, te sprawy są im nie najbliższe. Czyli jak masz odwagę jechać, to jedziesz. No. To na tylu rondach może być niebezpiecznie. Ale z drugiej strony nie wiem tego, bo nie byłem. Więc zaraz 40 czy 15. No dobra. Jestem. Co jestem? Jestem chciwy na XP. Experience is value. Szczególnie, że wygląda na to, że nie będzie tu jakoś straszliwie trudno. Aczkolwiek nie wiem, jak podejść do sprawy. Chyba tak. Tak. I może się zmieścimy. Tak jest, zmieścimy się. Ui! Okej. Stanowczo powinienem zacząć na lusterka. Nawet nie poziom. No dobra. Kończymy odcinek sobie. Dzięki za oglądanie. Zapraszam do oglądania następnych. Choć może nie szybko, ponieważ mam sporo gier do odzyskania, zainstalowania. No i oczywiście wypróbowania, czy działają. No tak, skoro już próbuję, czy działają te moje starsze gry, to nie widzę powodu, żeby tego sobie nie... żeby sobie tego nie nagrać. No nic, będzie też w takim razie sporo innych gier, do których dawno nie zaglądałem. No to zapraszam do oglądania tych relacji. A na razie to wszystko. Do zobaczenia.